Cześć wszystkim, znowu pan 7. Dalszy ciąg, Nox. Dobra, pozbierałem wszystkie miecze i tarcze, jakie tam znalazłem. A poza tym... Tak, to miałem nałożyć. Po prostu drugorzędną broń, chociaż i tak pewnie niezbyt często tego będę używał. Dobra, teraz mamy po prostu Mighty Letter Boots. Niech tak zostanie. No, sporo szat. Mighty... W sumie nie potrzebuję dwóch. You truly tempt fate by coming here, stranger. Ta nie daje zbyt dużo dla nich, ale zawsze jakieś kasa. Hełmów również mam chyba w nadmiarze, z tym możemy sprzedać. Dobra, wiecie co, wolę jednak mieć zapas tych przedmiotów. Okej, okay, dobra. Poza tym nic cennego nie kupowałem. O, zbroi mamy zapas. Broni nie potrzebujemy. Więc jest okej. Okay. Dobra. A właśnie, czy on miał jakoś może jeszcze inne bronie? Czekaj. A, tak, ma również Fireball of Recharge. To byłoby całkiem fajne do kupienia. Mielibyśmy trochę dodatkowych ładunków. Nie tylko na naszej manie byśmy operowali. To również byłoby bardzo fajne do kupienia. Ale okej, dobra. Nie mamy aż tyle kasy, żeby się z tym zapoznać. Dobra. No właśnie, tutaj jest jakaś ścieżka, której jeszcze nie zbadaliśmy. I żaba. I tutaj jest jakaś ta driada kolejna. Okej, dobra. Do Fireballa starczą. Na nią. Okej, ciekawe, czy to się liczy za nieumarłego. Się dowiemy niedługo. Nie. Au, wow. No wiecie co? Mana, gdzie mam mana, tak. Ta, patrzcie. Szkoda, że sporo many to zżera. A poza tym to świetny czar. Pewnością wart swojej ceny. Dobra, gdzie tu była mana? Tu była mana. Dobra. O, dobra. Dobra, wracamy tam. Pokażemy im. Jeszcze raz, co to znaczy? Tak. Jakimś cudem przeżył. Myślałem, że troszkę skuteczniejsze będzie. Chcieliście parę zombie i bardzo łatwo tego uniknęło. A kiedy taki koszt many, to powinno zabijać wszystko. Klient płaci, klient żąda, klient wymaga. Okej. Nie wiem, czy on się liczy za nieumarłego. Okej. Zanim tam podejdę. A, gincie. O, nawzajem się bił. A, teraz jeszcze czarnoksiężnik się przyłączył. A, tak, fajnie. Ta, mana by się zdecydowanie przydała. Okej, coś się biją, ale trochę nie brawo. Okej.
Nie chciałem się z nim bawić. Dobra, mana z powrotem. Zdecydowanie tam się troszkę skomplikowana sytuacja pojawiła. Okej. Się bawi w niewidzialność. Dobra, muszę uważać na jego magiczne naciski. Okej. Muszę uważać. O, ma dispel. Widzieliście? Okej, nie wiem, czy trafiłem w niego z tego fireballa. Okej. Czego nie mogę trafić tej osy? O, również mam bicie. By tak tylko nie znikał ciągle. Tam znika, jednocześnie pojawia się w innym miejscu. To nie miłe z jego strony. Tak, za każdym razem jak go trafię, to jeszcze się teleportuje. Nie tak, nie tak. A zaraz zniknie, bo nie aż wyjdzie, tak. Dobra, tak lepiej. To jest zajęło dłużej niż powinno. A ty przetrwałeś dispel. To niedobrze. Ta, wszystko płonie. Nie to? To na myśli? A teraz wysysanie. I niewidzialność. Już. A są te jeszcze wispy do zabicia. Domyślam się, że one waliły się piorunami, znaczy strzelały się piorunami. Nie po to, żeby się ten bić, tylko domyślał się, że one się leczą w ten sposób. Uwaga. Taktyka mili jednak może nie do końca być skuteczna. Okej. Tak, tak lepiej. Dobra. No to wszystko jest chyba pospokane na razie. Przynajmniej na razie. Co my tutaj mamy? O, znowu to coś. Nie uciekaj. Tak.
tak lepiej. Dobra. Więcej nieumarłych. Więc muszę przygotować drugą. I co my tutaj mamy? Super zombie. Okej, doszliśmy do orkowych lądów. Przyda się spowolnienie. Okej, wyjąłem fajną. Dobra, wiecie co? Jest jeszcze ta jedna ścieżka, którą tam pominąłem. Nie wiem w sumie, która byłaby lepsza. Ty, leżeć. Ta, którą teraz przeszedłem, czy tamta? W sumie tam też również coś się mogło znajdować. Będziemy musieli obie zbadać. O, ten. Jak już znamy z doświadczenia, on lubi pułapki. Dobra, więc będziemy najwięcej spotykać tych lordów. No i trzeba uważać. Zdecydowanie. Okej. Hej. Dobra. Tak lepiej. Okej, kolejny lot. Okej, temu trochę gorzej poszło z pułapką. Chociaż może lepiej, w zależności z jakiego punktu widzenia. Muszę zobaczyć. Okej. Ojej, przeżył. Jakim cudem ty żyjesz? Teraz to naprawimy. Serio? Tak był przed chwilą. Poszedł gdzieś? Ta, najadł się czegoś. Szkoda, jak fajne są te pułapki, to jednak... Ach, zły czar. Zużywają większość many, co nie jest takie fajne. Okej. Zostawimy ją, powiedzmy, tutaj. O, tutaj. Tak, lepiej. Jeszcze ty chcesz fireballa, tak? Dobra. Mam nadzieję, że to pułapkę go załatwi. No bo i nie. Dobra. Czemu nikt nie wchodzi na moją pułapkę? Serio. Znowu zła strona. No, w końcu ktoś docenił mój trud. Okej. Te rzeczy. O, i orczyce jeszcze. Dobra, to troszkę potrwa. No gra czarodziejem niestety jest trochę spowolniona przez fakt, że ciągle my się jesteśmy zależni od many. Okej. Okej.
Ej, przecież wlazł prosto w tą pułapkę. Czemu to go nie złapało? To nie fair. Okej, tak lepiej. Co my tutaj jeszcze mamy? Okej, nie wiem, czy chcę schodzić do tych podziemi. Od razu teraz. Pewno będzie tam niżej dużo złych rzeczy, które będą chciały mnie zabić. Okej. Bo trochę TNT. Można by jakoś sprytnie użyć. Okej, dobra. Niezwykły jedynek. Fireball kontra shurikeny. Ktoś jeszcze chce tutaj oberwać? Dobra, ta pani. Lepiej? No i dobra. Sulfurous Clear Stuff. A to jest zwykła. Czytaj niepotrzebna. A coś jeszcze tu ciekawego jest? Nie ma. No to dobra, no to schodzimy niżej. Czy tu jest jakaś winda? Nie, tam jest jedyna. Więc ostrożnie. Okej, okay, co my tutaj mamy? Jakieś podziemia. No, dobra. Tak się też da całkiem nieźle ich walczą zabić. MC Staff. Okej. Dobra. Gra nam wydropiła parę stafów. Obawiam się, że to jest kawałek gry, w którym kompletnie będziemy brakować manny. Więc możemy zechcieć trochę częściej stafów używać. W ten sposób. No, stun trochę pomaga w użyciu alabardy. No, ale tego pana i tak będziemy bezpośrednio obsługiwać. Jest to zbyt niebezpieczne. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Chodź tu. Okej, dobra. Przydałaby się tarcza. Przydałoby się, żebyś nie zginął. Tak to nie zadziała. Chopin jest na dobitkę. Już trochę go tam wcześniej biliśmy ich. Okej, ale tarcza jest jednak koniecznie potrzebna na tym podziemiu, więc